tutaj już są przygotowane oczywiście dołki, będziemy sadzić dęby upamiętniające Powstanie Śląskie. A to jest pomysł wojewody lubelskiego, wpisujemy się w to, co pan wojewoda lubelski zaproponował w całym swoim województwie. Kto będzie te dęby zasadzał? Oczywiście pan starosta, pan przewodniczący Rady Powiatu, no i myślę, że ja jeszcze też jeden dąbek posadzę. Mamy już jeden dąb upamiętniający stulecie odzyskania niepodległości i oczywiście dosadzimy kolejne. Spotykamy się w Zespole Szkół Technicznych, w szkole prowadzonej przez Powiat Bialski. Spotkaliśmy się na bardzo wspaniałej uroczystości, chociaż bardzo skromnej. Posadziliśmy dęby ku czci pamięci Powstań Śląskich, przypominając pomoc mieszkańców Lubelszczyzny, którzy się angażowali właśnie w te powstania. Te dęby przejechały z Szkółki Leśnej Lutnia na Leśnictwie Chotyłów. 4-letnie dęby, mamy nadzieję, że przeżyją nas i będą rosły i rosły w tej szkole. Nas nie będzie, a dęby będą rosły. Pogoda jest bardzo dobra na sadzenie, pogoda jest deszczowa, więc optymalna i mam nadzieję, że dęby pod moim nadzorem będą rosły. Wiosna i jesień to jest ten okres, kiedy możemy sadzić drzewa, które wcześniej wyhodowaliśmy na szkółce. Mamy kilka rodzajów sadzenia, prawda? Sadzonki sosny młode sadzimy pod kostur, tak zwany lancet. Natomiast sadzonki starsze, liściaste sadzimy pod szpadel, w jamkę lub w dołek. I dzisiaj byliśmy świadkiem takiego właśnie sadzenia. Specjalnie jeszcze przywieziona ziemia, bo wiadomo, tutaj koło szkoły teren pobudowlany. W przeszłości, prawda, musieliśmy troszkę żyźniejszej gleby przywieźć, żeby te dęby na pewno nam urosły.